Przedszkole pod Topolą, czyli publiczne przedszkole numer 1 w Kozienicach, od lat organizuje festiwal piosenki ekologicznej. Do udziału w nim zapraszane są dzieci z pozostałych placówek z terenu gminy Kozienice. Maluchy poprzez wiersze i piosenki dzielą się z pozostałymi uczestnikami wiedzą dotyczącą ekologii. Tak było też i w tym roku podczas jubileuszowej 15. edycji tego przedsięwzięcia. W przedszkolach, prawda, już od najmłodszych lat zaszczepiamy dbałość o naszą przyrodę, tak więc myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby zachęcić dzieci poprzez piosenki, śpiew i taniec do dbania o tą przyrodę. 25 kwietnia zgromadzone w placówce dzieci, ich opiekunów oraz zaproszonych gości powitała dyrektor przedszkola Ewa Lenarczyk. Przypomniała, że festiwal ten organizowany jest w związku z obchodami Dnia Ziemi, a jego głównym celem jest uświadamianie najmłodszym, jak ważne jest poszanowanie dla otaczającej ich przyrody. Przyrodzie oraz zamieszkującym las zwierzętom poświęcona była też inscenizacja przygotowana przez gospodarzy specjalnie na ten dzień. Jestem bardzo oburzona i czuję się obrażona. Moje panie, posłuchajcie i swe śmieci zabierajcie, my ich wcale tu nie chcemy. Pamiętajcie, bez śmieci i hałasu zawsze możecie wracać do lasu. Po mini spektaklu przyszedł czas na występy zaproszonych gości. Przedstawiciele 5 kozienickich placówek wiedzę na temat ekologii przekazywali poprzez wiersze i piosenki. Występom towarzyszyły zróżnicowane układy taneczne, a całość dopełniały stroje wykonawców odpowiednio dobrane do każdego występu. Występom tym przyglądała się pani Wiosna, która corocznie bierze udział w festiwalu, organizując dzieciom różnego rodzaju zabawy ruchowe. Małych artystów oglądali też zaproszeni goście, przedstawiciele Wydziału Edukacji oraz Wydziału Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Miejskim, Robert Boryczka, Sylwia Wąsik i Regina Warchoł, prezes Okręgu Radomskiego Ligi Ochrony Przyrody Elżbieta Molenda oraz przedstawiciele poszczególnych placówek oświatowych i Rady Rodziców. Publiczność każdy występ nagradzała gromkimi brawami. Festiwal Piosenki Ekologicznej to jedna z wielu działalności przedszkola propagująca ochronę środowiska. Oprócz piosenek, prawda, wierszy, tańców, przenosimy to też na część praktyczną, prawda. Bierzemy udział w różnych akcjach, Dzień Ziemi, sprzątanie świata, dzieci segregują śmieci już od najmłodszych lat. Zdobytą wiedzą, jak widać, maluchy chętnie dzielą się z innymi. Po zakończeniu festiwalu Ewa Lenarczyk ogłosiła, że każdy z wykonawców w tegorocznej edycji imprezy zajął pierwsze miejsce. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Były też słowa uznania i podziękowania dla opiekunów małych artystów. Gratulacje przedszkolakom złożyli dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim Robert Boryczka oraz prezes Okręgu Radomskiego LOP Elżbieta Molenda. Ona też wręczyła małym artystom publikacje przyrodnicze. Spotkanie poprowadziła Lidia Bolek, a zakończono je wspólną zabawą z panią Wiosną, w którą jak co roku wcieliła się Agnieszka Babula z publicznego przedszkola numer 1. Każdy z nas, ale już ziemię dwa.